końcówkę. Tu można pracować dalej. Końcówka do piasku i frezująca. Ona ma dużo większą przepustowość, jak trzeba odpompować piasek. Przeglądamy frakcję większą, czy się coś, tu są piryt, drobne cząstki pirytu, ale już widać drobinki złota. Było pięknie, ostre. Widziałeś, jaka frakcja? No. Do pierwszej chwili. I teraz tu zakrywamy to i tu. I to jest cała sprawa. Już jest? No. Cywilizacja. Wrostek złoty.
Widzisz go? Mhm. To tylko te dwie rzeczy schowamy. Przestań kręcić teraz. Żeby jeszcze go. I tu jest i ołów i golden. To jest z dnia dzisiejszego. Nie no, bez przesady, nie no to. Widać dobrze? Nie tego? Widać. Koncentrator mobilny współpracuje z nowoczesnymi pompami Hendersona. Charakteryzują się tym, że są bardzo lekkie, dużej wydajności i mają łatwo wymienne końcówki. Końcówki, które możemy zastosować w pompie, ograniczone są tylko naszą inwencją. W zależności od rodzaju złoża, piasku, gliny, kamieni, głębokości, na której chcemy poszukać, mogą mieć najróżniejszą konstrukcję. Końcówki bardzo łatwo wymienić jednym ruchem. Końcówkę wąską do szczelinowania, długą, cienką do penetrowania głębokich otworów w skale, do piasku, która przepompowuje bardzo duże ilości piasku leżącego na spongu, na którym będziemy złoto poszukiwali. Dodatkowymi wyposażeniami ułatwiającymi pracę są karabinczyki, do których przypinamy płynący za nami koncentrator. Są to proste rozwiązania, sznurek i karabinczyk, który zapinamy na pasku. Najlepiej, gdy te karabinczyki są dwa, więc w zależności czy po lewej, czy po prawej będziemy przypinali koncentrator, robimy to jednym ruchem. Koncentrator porusza się za nami na holu. Jest możliwość regulacji długości tego holu poprzez zacisk śrubowy wydłużający i skracający ten hol, a tym samym regulujący odległość, co daje wygodę pracy pompy. Na pompie w sposób bezpieczny mamy zamocowane narzędzie, w tym wypadku też zakrzywiony śrubokręt, który jest zawsze pod ręką, kiedy musimy pogrzebać w szczelinach, rozluźnić jakąś twardą glinkę, czy podważyć jakiś przeszkadzający nam w penetracji kamień. Dodatkowym wyposażeniem pozwalającym na penetrację między kamieniami, które zalegają na dnie, jest taka prosta graca, która nam towarzyszy w czasie naszej wędrówki po złożu, a możemy ją nosić z sobą, wykorzystując elementy do holowania koncentratora. Jest bardzo prosta i szybka. Po prostu posadzamy nową końcówkę. Bardziej wydajną, jeśli chodzi o piasek. Thank you.
zobacz, jak to tam wylatuje. Nie mój na to buble. Usterka zobaczy wróci. I tu po prostu tą dziurę. Bo to jest najważniejsze. I to. Dobra, czyń się. Pojechać po węzłu i zobaczyć, jak tam wyrzuca, nie? Tu na palcu. Widzisz to? Mhm. To złoto?
Mhm. Bardzo dużo tego czarnego piasku. Wychodzą z oczami. Widać złociny i bardzo dużo ołowiu, produktów cywilizacyjnych, czyli śrutów ołowianych, które w procesie migracji osiadają na spongu, tam gdzie złoto, zatrzymują się albo na skale, albo na glince. Widać te jaśniejsze, to są śruty, a to są złociny. Także cywilizacja pomaga w lokalizowaniu horyzontu złotonośnego. No i tu na górze.